Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na moje urodzinowe Get Ready With Me. Dzisiaj od zera szykujemy się praktycznie. Właśnie myłam włosy, także zakładam sobie opaskę, ubrałam się i dzisiejszy make-up będziemy robić kosmetykami z PR-u. Wszystko praktycznie jest tu dla mnie nowe, więc mam nadzieję, że make-up się uda, bo idziemy później do teatru, idziemy do restauracji, więc mam nadzieję, że będę ładnie wyglądać. Jaki mam plan na ten makijaż? Chciałabym po prostu ładnie w nim wyglądać, dobrze się czuć. Na sobie mam nasze body Dina, takie z falą tutaj z przodu, można je, wiecie, dowolnie układać tutaj na dekolcie w kolorze bordowym oraz naszyjnik, który dostałam dzisiaj od mamy na urodziny z opali i z takiego złota zawieszka. I teraz tak, pod oczem, wszystko co będę dzisiaj używać, to jest chyba nowość, tak mi się wydaje. Większość, no. Może nie mam tu tak wszystkiego w 100%, ale większość będzie nowością. Pierwsza rzecz to będzie coś takiego z Eveline i to będzie rolon pod oczy, przeciwzmarszczkowy rolon pod oczy i na powieki. Kwas hialuronowy, działanie chłodzące. 100% wygładzenia zmarszczek na dzień i na noc. 100% wygładzenia zmarszczek. Jak zwykle opakowanie wielkie, rolon małe, ale dobra, zobaczymy. O, faktycznie. O, jak przyjemnie, jak chłodzi. Jakby był prosto z lodówki. I na powieki można używać. Bardzo przyjemny. O, wow. Czuję się, jakbym się masowała kamieniem tym głasza, takim właśnie zbrożonym. Bardzo fajne. A końcówka jest metalowa, więc to właśnie ta końcówka tak chłodzi. Przyjemny kosmetyk. Nie wiem jeszcze, czy działa, ale wiecie, no. Tak na pierwszy raz bardzo przyjemny. Odczucia. Do twarzy również coś, co jest dla mnie nowością. Bobbi Brown Extra Illuminating Moisture Balm w kolorze Bare Glow. I podlinkuję wam wszystko, co mi się uda znaleźć, jak zwykle. Jest to takie coś. Bobbi Brown ma w ogóle... O, wysuwa się. W ten sposób. Bobbi Brown ma w ogóle bardzo fajną pielęgnację i bazę, i kremy. 2 hours later. Wylazło w końcu. W końcu wyraz. W ogóle na paznokciach mam lakier z Sally Hansen. Pomalowałam sobie, spiłowałam sobie troszeczkę ten tytan, wiecie, odrost i pomalowałam właśnie tym lakierem, natomiast nie jest tak idealnie gładki, bo ten lakier jest jakiś taki naturalny, więc nałożyłam top coat, ale i tak mam takie, no nie jest taki idealnie gładki, o tak. Zapomniałam użyć bazy. Okej. No rzeczywiście mocno rozświetla, mocno się świeci. Intensywne rozświetlenie. Okej. I słuchajcie, jeżeli chodzi o nowości do twarzy, to mam coś takiego. Z It Cosmetics dostałam kosmetyczkę, a w kosmetyczce nowość, takie cudo. Jest to Your Skin But Better Foundation and Skincare. Poprawia skórę w 2 tygodnie. Light Neutral, 22 kolor. O, mam nadzieję, że będzie dobry. Taki kolor w szklanej butelce, a Bare Mineral, a It Cosmetics ma zwykle w takich plastikowych tubkach. Także to jest nowość. I co tu jeszcze dostałam w tej przesyłce? Ulotki na ten temat. Mam pędzel do rozprowadzenia tego podkładu. Chyba jest podkład, lekki podkład, tak? O, pędzelek. Takiego nie miałam w It Cosmetics. It Cosmetics ma świetne pędzle, także płaski pędzel do tego. Zaraz zobaczymy. I tu mamy, słuchajcie, kolory, a tu mamy efekty przed i po. Czekajcie, o tak wam pokażę. Tutaj przed i po. Czyli ja mam ten. No to dosyć ciemno, powiem wam. Light Neutral, przepraszam, Light Neutral. O, ja mam ten. O, no to dobrze mi wybrali taki. Także będziemy, też zobaczymy. Dostępne 12 odcieni, podkład z możliwością budowania krycia, zapewnia naturalnie promienne wykończenie, rozwiązuje problemy, kochany przez skórę. Co tu jeszcze napisali? Ma aloes, kwas hialuronowy, witaminy E i B5 i najlepiej sprawdzi się z tym właśnie brush number 6. Dostępny w Douglasie. Dobra, będziemy, słuchajcie, próbować. Dziękuję bardzo za przesyłkę, za kosmetyczkę. W ogóle nagram wam na łobuzę do Vlogmasa, jak moje kosmetyczki ogarniam, bo właśnie mi się zebrały 4 kosmetyczki podróżne i chcę je ogarnąć, bo mam tego za dużo i jak wyjeżdżam na wyjazd, to już nie wiem, którą brać. Na łobuzach robiłam też kawę po wietnamsku, więc sobie zobaczycie, jak będziecie zainteresowani. Także teraz ten podkład i ten pędzel spróbujmy w takim razie. Mam nadzieję, że szybciej się spali niż Bobbi Brown. I co, lecimy na połówkę twarzy. Tutaj może gdzie mam te niedoskonałości. Bardzo delikatny zapach. Wiecie, że kocham te podkłady z It Cosmetics, te kremy CC na lato szczególnie. Ale ten nie jest, ma takie wykończenie bardziej naturalne. Tak wygląda, czyli takie średnie krycie. Teraz będę testować bardzo kryjący korektor, więc z tym się nie przejmuję. A jeszcze jedną cienką warstwę. Moim ulubieńcem ostatnio jest podkład z Clinique i ostatnio lubię właśnie naturalne wykończenie. Wygląda bardzo naturalnie na skórze, ale nie rozmywa widocznie porów, po prostu wygląda jak druga skóra. Nie koryguje,
tekstury skóry, o tak. Koryguje tylko koloryt moim zdaniem. Ładny ma kolor, zobaczcie, jest taki beżowy, naprawdę naturalny. Natomiast nie skorygował mi nierówności, o tak. Ale wiecie, takie średnie nawet, wiecie, można bardziej jeszcze zbudować. Póki co jestem zadowolona, oczywiście jest rozświetlony efekt, bo jeszcze baza jest bardzo rozświetlająca, ale mi to totalnie nie przeszkadza. Nowość z Rimmela, pytaliście mnie o ten produkt, to jest korektor nowy, dostałam go również w PR. Tak jak mówię, wszystko to, co będzie nowe praktycznie z PR, to jedną rzecz sobie kupiłam. Także nowe korektory, all in one. Tu mam informację produktową, chcesz ukryć niedoskonałości, rozświetlić cienie pod oczami, wyrównać koloryt skóry. Teraz nie musisz wybierać, możesz zrobić to wszystko używając korektora Multitasker od Rimmel London. Za pomocą Multitaskera z łatwością uzyskasz nieskazitelny efekt do 24 godzin. No właśnie, na rynku sprawdź, czy ten korektor jest tak samo multizadaniowy jak ten. No ja jestem multizadaniowa, zobaczymy jak korektor. Mam 6 odcieni, nie wiem czy jest więcej, mam 6 odcieni. Niektóre bardzo jasne, widzę tutaj bardzo jasny kolor, od razu wam podam. To jest kolor porcelana 010, zobaczcie jak jasny. A ja sobie wybiorę tak na oko, ten, pod oczy. I to jest kolor 030 Light. I ten multitasker ma bardzo gruby aplikator. Taki jak w Tarte Shape Tape. Najpierw rozświetlę się, a później będziemy się korygować. O, kremowy, bardzo dobrze się wtapia. Nie jest tak ciężki jak Tarte, z tego co widzę. Jest bardziej przejrzysty. I mój ukochany pędzelek do korektora, czyli Co Ewa 146 Concealer Perfection. No powiem wam, że kryje mocno, ale również widać go pod okiem. Ma dosyć ciężką formułę, bo widać dobrze zmarszczki. Bardzo mocno kryje. Teraz się przypudruję pudrem Laura Mercier Translucent. Tutaj nie mam akurat żadnego nowego pudru, także będzie to ten. I ponieważ chcę dzisiaj bardzo trwałego make-upu, to zrobię to puszkiem. No i po przypudrowaniu niestety korektor wygląda dosyć ciężko. O, nie zakamuflowałam sobie jeszcze zmiany, ale najwyżej później poprawię. Tak, dosyć ciężko pod okiem wygląda. Widać takie tempe. No, nie wygląda dobrze. Także korektor jest niestety dość ciężki. Dość ciężki. Ale zaraz użyję sobie jeszcze mgiełki, to wiecie, wszystko się rozetrze. Nowa paleta z The Balm. To jest, The Balm w ogóle zmienił wizerunek, teraz oni są Clean Beauty. Wszystko jest w ekologicznych opakowaniach, wszystko ma być do recyklingu, już nie używają plastiku. Tak wygląda opakowanie i tutaj mamy zbiór takich różnych i róży, i bronzerów takich jak Bronzilla, i róż jest Willpower, który znam, i mamy jakieś ich kultowe cienie. Tutaj na przykład mamy taki cień, który jest na całą powiekę, taki uniwersalny. Tutaj mamy taki brąz, który może być jednocześnie linerem, jak i cieniem. Tu jest wszystko napisane, co jest cieniem, co jest różem i tak dalej. Mamy też highlighter, shadow taki złoty. No i mamy przede wszystkim Bronzilla, czyli bronzer. To nie jest mój ulubiony bronzer z The Balm. Uważam, że mają lepsze, ale użyję dzisiaj tego brązu. To jest taka, mówię, paleta uniwersalna. It's a Date. Pomieszam z Willpower, który jest przepięknym różem. Teraz jeszcze wrócę sobie, słuchajcie, do tego bubla. Wezmę ciemniejszy korektor. Wezmę korektor w kolorze Sand 0,50 i tego dziada przykryję. Akurat przed urodzinami mi wyskoczył. I teraz Glam Shop, mgiełka utrwalająca, wykończeniowa. Z nowości mam tu rozświetlacz z MAC-a, z nowej kolekcji tej świątecznej. Powiem wam, że nie podobają mi się opakowania. Są takie dziecinne, bym nazwała. Zawartość jest cudowna. Gdyby to opakowanie było, może być w taki wzór, ale niech będzie różowy, blady różowy z jakimś kremowym, to byłoby o wiele ładniejsze. Nie podoba mi się, nie podoba mi się, wiecie, żeby mieć w swojej kolekcji taki wzór. Nie, to nie jest mój styl, o tak. Biorę sobie rozświetlacz. To jest kolor Step Bright Up Alchemy i to ma być Hyper Real Glow Duo. Jest złoto-różowe, z tego co widzę.
To nie będzie mój ulubiony rozświetlacz, niestety. Kolor nie jest taki w 100% mój. No niby ładnie, ale coś tu brakuje. Czekam, aż mi zaschnie ta mgiełka do końca. W międzyczasie nałożę sobie nowy produkt z Face Boom. To jest to samo co Body Boom. Wypuścili po prostu swoją kolekcję do twarzy pielęgnacyjną. Mamy najlepszy prezent. Całośnego Amanta, regenerujący olejek do ust, super powiększający Face Boom Superstar. Bez całych świąt. Olejek. I produkt wygląda tak. Nie wiem, ile kosztuje, postaram się Wam go znaleźć. Jest to regenerujący, powiększający olejek do ust. Zmniejsza widoczność pionowych zmarszczek już po 28 dniach. Przepiękny, słodki posmak. Ja mam bardzo suche teraz. Okej. Okay. 2 razy dziennie przez 28 dni. Ciekawe, czy zadziała na moje przesuszone usta. Ma smak gumy balonowej. Jest zupełnie przezroczysty. A nawet taki przezroczysto-fioletowy. Na razie nic się nie dzieje. Nie podoba mi się, jak wygląda ten podkład po przypudrowaniu. W ogóle mi się nie podoba. Ciężko wygląda na twarzy. Nie wiem, czy go nie zmyję. No dokończę ten makijaż, ale nie wiem, czy nie zmyję podkładu później, wiecie? W sensie, czy nie zmienię sobie podkładu. Na razie lecimy. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale nie jestem zadowolona z tego kombo. Nowa paleta cieni z Bobbi Brown. Zobaczmy, jak się prezentuje. Na pewno zrobię dzisiaj coś rozświetlającego, no bo to urodziny. No i mamy okres świąteczny. Jeszcze ma słodki posmak. Balsam. Palety jeszcze nie używałam, wygląda tak. I ma piękne, ciepłe odcienie, coś co ja lubię. A co tu jest w środku? Czekajcie, coś tu się schowało. To lustro jest wyjmowane. Można sobie wyjąć, zupełnie tak wiecie, przybliżyć. Super, fajnie wymyślili. Wyjmowane lusterko. Cienie są spore. Paleta nazywa się Golden Illusion Eyeshadow Palette. I zrobiłabym dzisiaj coś bardziej złotego w takim razie. Zaczynam od cienia takiego przejściowego. Na całą powiekę praktycznie. Teraz ten ciemniejszy. Teraz ten ciemny kolor. Dobra, teraz wezmę sobie ten kolor, brązowo-złoty. Bardziej płaski pędzelek. I lecę tutaj, gdzie mam tą linię kreski. Teraz z drugiej strony nakładam sobie ten szampański i lecę. Jaki ładny. Na całą ruchomą powiekę. Bardzo fajne są te cienie. Bardzo takie napakowane drobinami. Dobrej jakości są tak. O to mi chodziło. I teraz słuchajcie, coś mniejszego wezmę sobie. Tym rudym cieniem lecę na dole. Przy linii rzęs. I później tym rozcieram. Okej, podoba mi się. I podoba mi się tylko podkład. To jest jedyna rzecz, która mi się dzisiaj nie podoba, ale pewnie ją zmienię zaraz, bo już mnie to wkurza, że nie jest idealnie. Biorę sobie ten zestaw z Paese, z nowościami, a w środku mam efekt uniesionych rzęs, Foxy Eyes Effect, czy są dwa takie same? Foxy Eyes Effect, efekt wydłużonych, zagęszczonych, uniesionych rzęs, to jest chyba to samo. Eyes On. Nowy tusz Paese. Wygląda tak. Szczotka póki co nie wygląda obiecująco, powiem Wam szczerze, ale może się przekonamy. Efekt jest bardzo ładny. Podoba mi się na rzęsach. Bardzo ładny efekt. Nie jest to może mój typ tuszu, moja szczoteczka, ale muszę przyznać, że tutaj efekt jest piękny, wydłużone rzęsy. Zdecydowanie podkręcone. Tuż nie pogrubia jakoś bardzo. Właśnie bardziej wyciąga tą rzęsę do góry. Troszkę się ciągnie, ma żelową konsystencję. Ale podoba mi się. Bardzo ładne, zmysłowe rzęsy. Podoba mi się efekt. Podoba mi się. A ponieważ nie mogę już patrzeć na podkład, który mi podkreśla pory mimo wszystko. Zobaczcie z bliska. Wszystko widać, wszystko się tak... No brzydko wygląda po prostu na mojej twarzy. To i tego zmyć i zrobimy twarz jeszcze raz. W jakimś przyspieszeniu. Ale nie będę się męczyć. Bo to jest mój makijaż urodzinowy, musi być idealnie. Wróciłam i zrobimy wszystko od nowa po mojemu. Najpierw baza, również Bobbi Brown, ale ta Enriched. Oczyszczę ten pędzel.
i zrobimy sobie miks moich ulubionych podkładów ostatnio, czyli te dwa, bo mamy z jednej strony mat i trwałość, a z drugiej strony naturalny wygląd i nawilżenie. Czyli robię sobie takie półtora pompeczki tego. Klinika to jest kolor linen i Fenty 185. Jedna pompeczka do tego. Taki miks również, ten miks kolorystyczny mi odpowiada. Bardzo fajny pędzel. I tutaj też będę miała naturalne wykończenie, bo taki właśnie miks od jakiegoś czasu stosuję. Naturalne wykończenie, ale lepiej pory wyglądają w tym podkładzie, który uzyskałam. Zaraz zresztą zobaczycie z bliska. Pod oczy nie rimmel, a L'Oreal Infallible w kolorze 325. I również tutaj nakładam. A na tego bubla z powrotem nałożę ten rimmel. Tadam! I jestem i czuję się o wiele lepiej. Słuchajcie, pory już nie są tak widoczne. Mam pod okiem airbrush. To też jest ciężki korektor. Nie mówię, że nie. Natomiast jakoś tak ładnie mi to rozświetla. Zrezygnowałam z tamtego bronzera na rzecz mojej ulubionej palety do konturowania z MACa. I rozświetlacz oczywiście Cookie z Benefit. No najładniejszy. Dla mnie nie ma lepszego rozświetlacza na świecie. Jest po prostu idealny. Także codziennie noszę go w makijażu. No i tyle. I tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi na razie o make-up, także lepiej się czuję, jak poprawiłam i wyglądam bardziej jak ja. Z nowej kolekcji MACa jest również taka para rzęs. Te rzęsy, jak one się nazywają? In for Thrill. MAC ma prześwietne rzęsy, świetne, leciutkie, wyglądają zjawiskowo i zawsze noszę je wielokrotnie. Nie są wprawdzie takie wielopoziomowe, jak niektóre marki robią teraz takie, wiecie, naprawdę fajne wachlarze 3D, ale myślę, że będą wyglądały szałowo. Biorę mój klej Duo Quick, przykleję i słuchajcie, będziemy dalej robić rzęsiory. Nie przycinam, bo mam zamiar je przykleić trochę wyżej wzdłuż linii rzęs. Zobaczymy, jak wyjdzie. Najwyżej zdejmę i przytnę. Są tak cienkie, że ciężko je umiejscowić, bo nie mają sztywnego paska. Wow. Nie ten styl na dzisiaj. Bardzo ładne, ale niestety nie ten styl. Stawię na inną okazję. Nie to, że mi się nie podobają, bo mi się podobają. Nie do tego make-upu. Dzisiaj potrzebuję czegoś wiła. I słuchajcie, podczas ostatnich zakupów na Ali, tych takich, wiecie, 11 listopada, gdzie mieli największą wyprzedaż, kupiłam sobie sporo rzęs. Właśnie ostatnio przyszły i Darek się dziwił, co to za rzęsy. Napiszę wam dokładnie, co to jest za numer. Podlinkuję wam na dole i napiszę wam numer. To są rzęsy syntetyczne wszystko, jedwabne. Drogie nie były oczywiście. I tutaj mamy chyba 4 style, tak na oko widzę. 1, 2, 3, 4. Wydaje mi się, że te 4 style tutaj są, bo się trochę różnią. Chciałabym przykleić sobie te, bo najbardziej mi jakoś tak wpadły w oko. Ale na pewno będą do przycięcia, bo są długaśne. No, są długaśne, także przycinam je od końca. Przycinam sobie półtorej kępki. Tyle obcinam, tak na oko. Zobaczymy, czy już będzie ok. Na długość będzie ok. Potrzebowałam dzisiaj jednak rzęs z paskiem, bo nie mam, wiecie, nie mam kreski, a pasek robi nam za kreskę w momencie, kiedy tej kreski nie mamy namalowanej. Pasek jest dosyć sztywny. Bardzo mi się podobają. Czuć je na oku. Nie będę mówić, że nie, bo czuć je na oku. Są sztywniejsze niż te, które pokazywałam wam przed chwilą, ale są też inaczej zrobione zupełnie. Podoba mi się efekt. Bardzo ładne są. Rzęski przyklejone są bardzo fajne. Odrobinę je czuję, ale już coraz mniej. Jak już zasech klej, to już jest lepiej. Biorę z powrotem ten cień brązowy z palety i jeszcze sobie na dole poprawię. I troszeczkę przy linii rzęs jeszcze nakładam tego ciemnego brązowego. Tutaj, żeby połączyć rzęsy z moimi. I zmatowić ten błyszczący pasek. Dobra, zróbmy brwi, bo bez brwi nie ma życia. Także te rzęsy wam linkuję na dole. Bardzo się opłaca, bardzo. Mam sporo rzęs, wiecie, i droższych mam, i chude, ale czasami po prostu lepiej sobie kupić taki zestaw i mieć większy wybór. Do brwi dzisiaj ten pisak z... pisak, kredka z Glam Shopu w kolorze 1 chyba? Tak, w kolorze 1.
Bardzo fajna kredeczka. Brwi mam świeżo robione przez Hanie z Benefitu, więc nie potrzebuję tu dużo. Wypełniam. Kredka jest fajna, woskowa. I na to słuchajcie ten żel. Zakochałam się w nim, ciągle go teraz używam. Świetnie utrwala. Szkoda, że jest u nas tak słabo dostępny. I robię na drugim oku. Muszę wam zdradzić, że ten makijaż mi idzie i idzie pod górę. Wchodzę, wychodzę, zmieniam baterię i tak dalej. I ostatnio, jak byłam na Black Friday w Sephorze, kupiłam sobie ten zestaw. Widziałam na TikToku, że jest bardzo opłacalny, to jest 179 zł. Ja jeszcze miałam zniżkę około 20%, więc oprócz tego, że mam ten duży błyszczyk, na którym mi zależało, tą kremową formułę Fenty, mam jeszcze trzy małe. Myślę, że o nich nagram osobny materiał po prostu na Instagram, na IGTV. No i mam ochotę dzisiaj użyć tego, przez który kupiłam ten zestaw, czyli Candy Milk, kremowy. I już tutaj Betty u mnie w pracy polecała, przecież to jest fantastyczna formuła. Zresztą wiele osób w internecie bardzo lubi tą formułę właśnie takiego błyszczyku, szminki. To jest takie połączenie. Bardzo kremowy, bardzo kryjący. Candy Milk. Ale może zacznę sobie od konturówki. Będzie to NAM Epic Liner. Jaki to jest kolor? Natural. Natural. Po tym olejku faktycznie usta są ładne, ale nie widziałam efektu powiększenia, chyba że wizualny. I teraz to cudo. Zobaczmy, jak wygląda Candy Milk. Nie czuję żadnego specjalnego zapachu. Piękny kolor. Bardzo ładny, ciepły. Bałam się, że będzie za zimny, sądząc po opakowaniu, ale na ustach wygląda ładnie. Czyli taki ciemniejszy nudziak, nasycony. Pięknie wygląda. Tak wygląda moje urodzinowe Get Ready With Me. Wygląda podobnie do tego makijażu, który robię normalnie, także nie ma tu jakiejś wielkiej zmiany. I to jest koniec mojego makijażu urodzinowego. Nic takiego nadzwyczajnego, ale widzicie, użyte kosmetyki to były inne niż zwykle. Oprócz twarzy, którą zrobiłam jeszcze raz, bo niestety nie pasowało mi to combo Bobbi Brown i It Cosmetics. To nie jest moja bajka. Tekstura skóry mi się nie podoba, tutaj mam zupełnie inny efekt. I tak samo ten korektor był ciężki. Bardzo fajny tusz Paese, bardzo fajne cienie z Bobbi Brown, świetne rzęsy, bardzo fajne usta. Paletka z Balm jest też spoko, tylko że ma dosyć małe te okienka. No i to tyle, mam nadzieję, że miło wam się ze mną szykowało. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuki w górę na urodziny, a ja wam jeszcze na koniec pokażę strój dnia, zanim wyjdę. Do zobaczenia. No i słuchajcie, jest strój dnia. Właśnie dobieram sobie perfumy i tak myślę, czego by tu użyć, ale chyba użyję słodkiego Kiliana. Ostatnio lubię ten zapach. Kilian Rolling in Love. Mam sukienkę z naszej nowej urodzinowej kolekcji, naszej Nikon Mamy, jak wam pokazywałam. Tak się prezentuje sukienka, nie patrzcie tutaj, bo nagrywałam kalendarz. Tu przyjaciółka przyszła i mi kwiaty przyniosła, także teraz już mogę się z wami żegnać. Ust nie robię, bo idziemy do teatru, więc i tak będę w maseczce, ale taki jest mój look urodzinowy. Buziaki!